Siemanko, obejście, pokażę tego patcha na te apartamenty. Nie wiem, ilu ludzi z tego korzysta. No ja akurat korzystam, ale tylko dlatego, że tamte konto sobie przywracam do gry, co było wyzerowane. No i tutaj się nic nie zmieniło. Pozycja 4, 5 i 6 tych naszych mieszkań. No to te najdroższe apartamenty. No jeżeli ktoś transferował sobie stroje z jednej postaci na drugą, no musi się upewnić, że ma tutaj te ceny, a nie ceny tamtych tańszych mieszkań z drugiej postaci, nie? No to wtedy trzeba będzie je wykupić tutaj od nowa. No ale jeżeli to mamy 4, 5, 6 na jednej postaci najdroższe apartamenty, na drugiej najtańsze, to opuszczamy po prostu sesję tą postacią, która ma droższe te budynki. U początek ten sam. Nie trzeba nawet klikać, żeby przejść na kreatora, tylko normalnie na sesję dla zaproszonych. Jak zawiesicie aplikację, to jest wasza sprawa. Czy przez Spotify'a, YouTube'a, czy tam, kurde, galeria przytnie, albo jo, galerię przytnie zrobimy. Czyli musimy mieć nagrany już jakiś klip. Galeria zrzutów. Tu cyk, 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 tu coś jest, przytnij i na podwójnego PS-a to sobie ustawiamy. Teraz tak, dajemy normalnie start. Online zagraj, sesja dla zaproszonych. Potwierdzę to, jak zobaczę żółte kółko na dole po prawo, od razu spamuję dwa razy PS-a i tego X-a, żeby zawiesić to GTA. Mam nadzieję, że mi w ogóle się tak nie zawiesi, bo to na młodego konsoli z płyty to tam staje co chwilę, kurwa. Dobra, no to może nie stanie. Dobra, czyli potwierdzam X-em, jest żółte kółko, spamuję te AX, żeby zawiesić, normalnie wracam do gry, no, serwery, coś tam nie ma, to potwierdzamy ten drugi, załaduje nas na sesję już naszą drugą postacią. Zaczynałem z faceta, no to wczyta mnie postacią damską. Filmik pewnie przez te ładowania na sesję wyjdzie trochę długi, ale no nie mam na razie czasu, żeby przysiąść i go tam kurwa poprzycinać, poprzyspieszać. Dobra, jesteśmy naszą drugą postacią. To teraz idziemy zwyczajnie na start, online, zmień postać. No, da radę tak samo stroje tym transferować, no, ale to już znowu więcej roboty. Dobra, jestem babką, facet ma napisane błąd, najeżdżam na faceta, co mu pisze błąd i nie wybieram go teraz, bo normalnie bym na sesję wczytał faceta, tylko klikamy kółko, czytam B na Xboxie, czyli powrót do fabuły. Tu się będziemy dołączać już do kogoś, kto gra w GTA, obojętnie czy to jest nasz znajomy, czy kurwa obcy łepek ze społeczności. Tylko tu się zmieniło kombinacja klikania. Dobra. To szukamy kogoś, kto gra. No u mnie jest jeden znajomy, co nie gra, to biorę kogoś ze społeczności. I ważne, żeby najlepiej miał ten sam tryb celowania, także ja tu wybieram obojętnie kogo, abstrakt, coś tam, dołącz do sesji.
ale pozyskiwanie długie. Spadaj. Sprawdzę, jakie ma celowanie. Ma to samo, to gitara. Czyli ma to samo celowanie. To potwierdzam po prostu ten komunikat. No jeżeli bym miał inne, no to wiadomo, no w ustawieniach sobie można zmienić. Albo szukać innego gracza. Jeżeli by wyskoczyło tutaj, że próbuję dołączyć do sesji prywatnej, potrzebuję zaproszenia, to można śmiało potwierdzać. No właśnie, zdążyłem powiedzieć, wyskoczyło, no to potwierdzamy, ładuje nas do nowej sesji. No metoda dla Xboxa, no to najpierw musi przejść na tą postać, która ma te tańsze budynki, wybrać drugą i używać netcata, żeby dostać ten komunikat, że usługi sieciowe dla postaci coś tam numer jeden się tam nie wczytały. No Xbox będzie potrzebował netcata, a resztę już robi tak samo. I wczytało mnie z powrotem naszą papką. Start. Online. Zmień postać. I wyskoczy, że stanu się nie udało wczytać. Czyli teraz tak. To potwierdzamy. To anulujemy. A tu klikamy kwadrat. Czyli X kółko kwadrat. No jest to troszkę dłuższe, no ale jest zawsze jakieś tam obejście, no nie wiem kto tam z tego jeszcze korzysta, no ja tam akurat na tamtym koncie korzystam, tylko że ja tamtej konsoli nie wyłączałem od wczoraj, od tego update'a, tylko zostawiłem na tym trybie, tym uśpieniu, spoczynku, czy jak to się nazywa i sobie tam dorabiam hajs, jeszcze tą metodą sprzed patcha, nie? Dalej niech ładuje. Jesteśmy babeczką znowu i teraz możemy przejść do zgarnięcia półtora banieczki. No jeszcze można właśnie tu wymieniać te kurde biura, no ale tam no milion można za biuro skasować, no ale już półtora bańki to i tak jest dobrze. I zamieniamy. Ceny są z postaci męskiej. Te Eclipse Towerowe, a nazwy budynków są te, które na babce miałem. Bank jedno. Drugie. Kup nieruchomość trzecie. Tu nie trzeba nawet zapisywać strojem, bo kółko samo się kręci. No teraz, żeby zgarnąć znowu kolejne 1,5 miliona, no trzeba niestety wrócić na tamtą postać z droższymi apartamentami, fabuła i powtarzać kroki, a Xbox podejrzewam, że mógłby z powrotem iść na wybór postaci, znowu wybrać tą z tymi droższymi apartamentami, jak usłyszy te trzy bąbnięcia, te bum bum bum, odłącza internet netcatem i też powinien dostać te komunikaty, że nie udało się wczytać stanu gry.
że mamy to obejście, tak samo można też i transferować sobie stroje. Tylko że jak się robi stroje, no to wtedy nie robi się apartamentów. O, dobra. To na tyle. Elu.